Witam. Tak się zdarzyło, że musiałem z YouTube usunąć kilkanaście filmów o dziadowskim biczu. No cóż, straciło się. Nie jestem w stanie ich odtworzyć i co tam na nich było, bo już po prostu nie pamiętam. Ktoś, kto ma moje drugie DVD, to tam na nim część przynajmniej większa jest. No niestety, na YouTubie już nie ma. Ale żebyśmy kanał nie umarł i trzeba to jakoś odbudować, to co jakiś czas filmy o jakichś aspektach dziadowskiego bicza będę wrzucał, tak żebyśmy mieli jakiś ten. Więc może na początku coś o technikach dziadowskiego bicza, oczywiście o tym jest też na DVD, ale generalnie mamy małą ilość technik. To jest system kombatowy, więc ja się nie rozwodziłem w jakieś techniki, które zresztą tym batem nie zrobimy, czyli woleje i inne. Dwa rodzaje kraków, fliki podstawowe, oczywiście wszystkie fliki, więc tych flików samych jest spora ilość, bo płaszczyzn, w których one krakają, jest sporo. Potem mamy kraki ze zmianą kierunku bata, mamy znowuż ilość tych technik taką jak ilość płaszczyzn, czyli mamy dwa kraki. Potem mamy slash, czyli technika końcem bata, który nie kraka, czyli jest to po prostu cięcie. Wykonujemy cięcia. I to są w zasadzie trzy główne techniki uderzania końcem bata. Potem mamy możliwość uderzenia tym odcinkiem bata, czyli mamy techniki jak z dachajki. Oczywiście dobrze jest zrobić przechwyt i uderzać w te pozycji bata, ale znowuż mamy techniki z dołu, z góry, ósemki. No tu już mamy, tak jak w nunchaku, technik podobnie troszkę. No później mamy rękojeść i dwa jej końce. I możemy uderzać jednym końcem, możemy uderzać drugim. To są takie techniki. Czyli atak. Mamy do tego kręcenia, dwa rodzaje kręceń, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie, dwa kręcenia. Mamy poruszanie się, czyli krok przestawny, krok dostawny. Mamy dwie pozycje walki, czyli jakby co wycofaną, taka więzienna, tylko więźniowie tam trzymają w lewej nóż. Ja z tyłu mam bat, z przodu mam coś. I wysunięta taka szermiercza, która pozwala jakby więcej trochę technik batem. To ciało mam cofnięte, nam nie przeszkadza. Czyli dwa rodzaje kroków, dwa rodzaje pozycji. I voila! System przedstawiony w... Teraz wam powiem ile. W 3 minuty 17 sekund. Coś tam by się jeszcze znalazło, ale generalne założenia systemu wrzucone.